Laudetur Jezus Chrystus. Zostałam przez pewnego pana zapytana w komentarzu o taki dość znany ewangelizacyjny film zatytułowany Powołany. Zaraz państwu przeczytam to pytanie i odpowiem na te szczegółowe kwestie, które są tam poruszone. Natomiast chciałabym zachęcić do subskrypcji i także do subskrypcji moich mediów społecznościowych, przypominając o tym, że no, co pewien czas YouTube utrudnia mi tutaj działalność, więc żebyśmy byli w kontakcie, to zachęcam. Oczywiście wszystkie odnośniki są w opisie i tam jest także informacja o newsletterze. Tymczasem proszę spojrzeć na pytanie. Pan Krzysztof pisze tak. A co siostra sądzi o filmie Powołany? W pierwszej części jest wyobrażenie opętania, które może co najwyżej rozśmieszyć widza. Ogólnie to namnożyło się tych egzorcystów. Co ja sądzę o tym filmie? Znaczy sądzę, że jest to w ogóle dramatyczna i straszna szmira. Zanim przejdę do odpowiedzi na te tematy o egzorcyzmie, to może tylko objaśnię, bo może część osób w ogóle tego filmu nie wiedziała i nie wie w ogóle o co chodzi. No więc to jest film, nie będę spoilerować, powiem tylko jak to jest skonstruowane. Więc to jest tak, że ksiądz przychodzi, prawda, po kolędzie i tam rozmawia z rodziną. I w tę rozmowę niejako, jako jego wypowiedzi, są wstawione takie wrzutki filmowe, na których różne osoby opowiadają o swoim nawróceniu. To jest taki film, to prawda, taki dokument fabularyzowany, no jest to absolutnie straszny gatunek. No więc jakby tam ta część taka, te dialogi tego księdza z tą rodziną, no to oczywiście jest ta fabuła, natomiast to są realne świadectwa, te, które są tam wmontowane. I żeby było śmieszniej, to proszę jeszcze spojrzeć tutaj na ten plakacik. Tak, to jest plakat do filmu i na tym plakacie i też w napisach końcowych można zobaczyć jedną bardzo ciekawą rzecz. Znaczy ciekawą, no myślę, że jednak kretyńsko przerażającą, mianowicie jest napisane, że autorem scenariusza jest Duch Święty. Proszę Państwa, no po prostu co trzeba mieć w głowie, żeby naprawdę takie rzeczy robić? Dialogi, znaczy przede wszystkim jest tak, ten ksiądz, ja nie wiem, czy to był pomysł reżysera, czy tego aktora, ten ksiądz mówi na absolutnie kabaretowym, strasznym, takim dewocyjnym przydechu. No, maniera po prostu okropna i to jest no super śmieszne. Do tego dialogi są po prostu pełne jakichś banałów i komunałów i no naprawdę za coś takiego, za pisanie takich rzeczy powinno się karać. Karać. No może nie więzieniem, ale przynajmniej publicznie wybatorzyć autora, żeby inni się bali tworzyć takie rzeczy. Dalej. Słuchając tych świadectw, trzeba o jednej rzeczy pamiętać, jeżeli ktoś chce to oglądać, że to może być strasznie pocięte i to jest chorobliwie pocięte. Zawsze jak się robi wywiad, zwłaszcza taki, w którym ktoś, prawda, opowiada o swoim życiu tak no, bardzo przekrojowo, no to wiadomo, że większość się wytnie. Co jest fatalne, to że to jest tak pocięte, że wszystkie te świadectwa idą w taki jeden schemat. Mianowicie najpierw jest dość obszerna opowieść o czyimś życiu, cierpieniach, trudach życiowych, poszukiwaniu szczęścia, sensu itd. Potem jest właśnie ta opowieść o nawróceniu. Natomiast to, co mnie muszę przyznać przeraża i to jest no, jednak raczej robota prawda, osób robiących montaż, to jest to, że tam właściwie nie ma mowy o grzechu. Nic, praktycznie nic, no najwyżej coś półgębkiem i niezwykle ogólnie. Ja rzecz jasna nie oczekuję, że każdy nawrócony będzie o tym swoim nawróceniu opowiadał no, na takim poziomie jak święty Augustyn w wyznaniach, ale jednak to jest naprawdę bardzo uderzające i takie prawda typowo posoborowe. A teraz przejdźmy do tego fragmentu, bo to rzeczywiście jedno z tych nawróceń zawiera w sobie także opowieść o egzorcyzmie. Tutaj pan zwrócił uwagę, że to jest takie no kabaretowe. Tak, no, no, jeśli ktoś się tam spodziewa horroru, to tam tego nie ma. To jest takie, prawda, bardziej symbolicznie zamarkowane. Natomiast mnie przeraziło w tej opowieści coś innego. To jest mianowicie taka opowieść o tym, jakby skąd się wzięło zło, tak? Taka intensywna obecność zła w życiu tego człowieka. I to po egzorcyzmie miał mu powiedzieć ksiądz. Ja sobie tutaj pozwolę ten fragment zacytować, żeby potem nie było, że coś przekręciła. Kapłan rozeznał, że miałem podcięte skrzydła już od momentu poczęcia.
ponieważ kiedy moja mama była już w stanie błogosławionym na wieść o tym, że mam się urodzić od pewnych członków rodziny, padły słowa, aby została dokonana aborcja. Więc skąd się to zło miało pojawić? Bo ktoś był nieżyczliwie nastawiony do tego, że mama tego pana była brzemienna? Znaczy, proszę szanownych, no nie ma czegoś takiego, nie można zostać opętanym z tego powodu, że ktoś jest wobec nas nieżyczliwy. Co to ma być? Przecież to wygląda jako powieść o rzucaniu uroków i o czarostwie, a nie o egzorcyzmie. Można zostać opętanym tylko i wyłącznie dobrowolnie. Tu musi być świadomość. I zwróćmy uwagę, że tam właściwie nie ma opowieści o grzechach. Jeśli ktoś w ogóle wysłucha tego, tam tego nie ma. I szczególnie właśnie w tym jednym miejscu. Poza tym rzecz jasna, my nie wiemy, czy to naprawdę był egzorcyzm. Tam egzorcysta jest zanonimizowany. Często jest tak, oczywiście... No można powiedzieć, że tam chcieli chronić, prawda, prywatność tego księdza. Ale może być też tak, że to na przykład był ksiądz, który nie miał pozwolenia, bo takie rzeczy już też się w Polsce dzieją, że księża przeprowadzają egzorcyzmy nie mając zgody. To jest niedopuszczalne, ale tak się dzieje. Kapłan powinien mieć zgodę biskupa, nawet na jednorazowy egzorcyzm. Nie mówiąc o tym, że w tej opowieści jest coś takiego, że to niby jest w klasztorze i że ten egzorcyzm odbywa się w celi u tego kapłana. No takich rzeczy się po prostu nie robi. Znaczy w ogóle, co to zazwyczaj wchodzenie za klauzurę? No nawet mężczyzna, tak? Jeżeli jest klasztor, jest klauzura, to nie ma czegoś takiego, żeby sobie można było, prawda, księdza odwiedzić w jego mieszkanku, czy pokoiku, czy czymkolwiek. Więc no jest to dziwne i tak, niestety. Ale wpisuje się to w taki, prawda, styl popularyzowania rzeczy szokujących, czy uważanie, że ludzi się zewangelizuje, jak się ich będzie szokować. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Jeśli ktoś ma jakieś inne pomysły czy pytania, to oczywiście proszę bardzo, można to wpisać do komentarza czy wysłać na mojego maila, który jest podany w opisie. Zachęcam do subskrypcji. Z Panem Bogiem.